Bardzo się cieszę, że to spotkanie odbyło się tutaj w Sekretariacie Episkopatu, gdzie możemy przyjechać z różnych stron Polski po to, żeby powiedzieć sobie prawdę i po to, żeby prawda budowała naszą jedność. I to jest zadanie Rady Episkopatu Polski do spraw mediów i środków społecznego przekazu, żebyśmy reagowali na to, co przeżywamy, na to, co występuje w naszych takich czy innych tematach codziennych, czy to w mediach publicznych, czy w naszych nawet rozmowach prywatnych, żebyśmy niejako wprost uprzedzali niekiedy pewne tematy, czy pewne pytania, które są związane z zagrożeniami. I to było akurat przedmiotem dzisiejszego spotkania, kiedy mówiliśmy na temat ideologii gender, która jest odejściem od zamysłu Bożego w sprawie stworzenia dzieła, stworzenia jako mężczyzny i niewiasty, z kolei o związkach partnerskich, o również tej konwencji Rady Europy, która wprowadziła, co prawda pod pięknym tytułem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, ideologię, która jednocześnie rozbija związki małżeństwa i odpowiedzialności, czy to małżeńskiej, czy macierzyństwa, czy ojcostwa. I dlatego tego rodzaju tematy, one muszą być w naszym świecie medialnym, czyli środowiskach katolickich, czy to będzie czasopismo, czy radio, czy nawet internet obecne, dlatego że ludzie oczekują na prawdę, bo mają prawo sobie postawić bardzo podstawowe pytanie, kto mi mówi prawdę i na kim mam budować swoje życie. A tutaj wychodząc od właśnie wiary, bo spotkaliśmy się w oktawie Wielkiej Nocy, wychodząc od wiary Chrystusa Zmartwychwstałego, wierzymy, że każda ciemność i każde kłamstwo, nawet to kupione za pieniądze, okupione pieniędzmi, tak jak to było w przypadku strażników grobu, jest przezwyciężone Jego miłością i to potężniejszą miłością od grzechu, od kłamstwa, a nawet od śmierci.